Witajcie kochani solówki. Jak grać solówki z bendingiem? No, bending to tam pewnie już mówiłem o tym bendingu, albo jeszcze będę, przepraszam, będę mówił, nie wiem, bending podciągnięcia strun. Ja mam oczywiście zapętony na luperze taki sprytny motyw, fajny, który zagrałem. Uwaga, jak to brzmi, ja to puszczę. No tak, bending. No tutaj właściwie to jest jedna z takich wymagających technik, gdyż bardzo ważne jest tutaj to, żebyśmy mieli siłę w palcach, żeby w ogóle tą strunę podciągnąć do góry, bo to jest trochę wymagające. Bardzo istotnym jest to, wskazóweczka taka szybka, że bending nie robimy jednym palcem. Jednym palcem robią samobójcy. My natomiast robimy tak, że jeżeli pociągamy strunę na siódmym progu, to dodajemy na szósty próg palec, który nam pomoże. Albo jeżeli pociągamy na siódmym progu, to dodajemy na szóstym i piątym palce, które nam pomogą po prostu tą stronę pociągnąć. Więc po prostu używamy do tego więcej niż jednego palca, zdecydowanie. Tutaj zrobiłem tak, że grałem w skali bluesowej A, później w skali bluesowej D. Skali bluesowej A od piątego progu na szóstej strunie. 5-8, 5-6-7, 5-7. A skala bluesowa D to byłaby na przykład od dziesiątego progu na najgrubszej. No i dobra, i teraz można powiedzieć, że no tak, dobra, zarobiliście. Gościu tutaj pokazuje cuda na kiju, ale teraz jak ja to mam grać, żeby to w ogóle coś wychodziło? No istotne jest to, żebyśmy się wczuwali w frazę podkładu, czyli na przykład żebyśmy wiedzieli, jak jest podkład grany. Na przykład pierwszy motyw. Teraz solówka jak idzie, to wiemy, jak ona ma, jakie ma, można powiedzieć, ja to będę nazywał i nazywam też ostatnio kolor, albo można powiedzieć emocje. Może prędzej będziemy nazywać kolorem. Jaki ma kolor, jaką ma historię dany krótki fragment, prawda? Bo to jest fragment, który się powtarza parę razy. To jest jedno kółko.
kółek jest kilka. W każdym tych, każdy z tych kółek, jak ja to nazywam, z tych fraz zapętlonych kilka razy, każdy z tych kółek to jest jakby taka osobna historyjka, którą możemy opowiedzieć. I tak należy traktować wszelkie różne możliwe sposoby improwizacyjne, które opieramy na podkładzie, bo oczywiście, jeżeli nie mamy podkładu, to musimy sobie tą melodię jakby sami stworzyć, aczkolwiek podkład jest bardzo, bardzo fajnym, no nie mogę powiedzieć, że bardzo fajny, a po prostu do podkładu faktycznie te kolory, których używamy, te barwy, te nastroje, emocje do tego koloru, do tego podkładu nam współgrają, współdziałają, prawda, jedne z drugimi. Więc przyjmujemy, że ta historyjka to jest właśnie ta. To jest to jeden motyw. Czyli na przykład, mając w głowie tą melodię, tym, dym, ty, dy, dym, tu, dy, dy, dym, w kółko, możemy zacząć coś działać. Na przykład, jeżeli to się zaczyna od dźwięku A, możemy zacząć zagrać bending, na przykład kwartę od dźwięku A. Czyli na trzecia strona na siódmym progu. O tyle jest fajnie w bluesowej skali, że ten bending, który robimy, to jest, możemy zrobić o pół tonu, o cały ton, bez problemu, bo mamy tam 7, 8, 9 próg, tak jak tu było 5, 6, 7. Albo tutaj 10, 11, 12. Albo tutaj 10, 11, 12. Czyli generalnie w skali bluesowej A ten blue note jest na jest to dźwięk dis, czyli w zasadzie możemy D, dis, E zagrać tutaj wszędzie, na przykład tu, na przykład D, dis, E. Możemy tutaj zagrać, ale to też chodzi o to, żeby no nie tylko grać bending tam, gdzie mamy ten blue note dodany, tylko możemy wszędzie zagrać. Na przykład od C możemy zrobić bending do D. Tylko bardzo ważne jest, żebyśmy zagrali od C do D, ponieważ w skali A blues nie mamy dźwięku cis. Jest dźwięk C, D, dis, E. No też jeszcze co jest? Jest jeszcze no C, tak jak powiedziałem C. A jeszcze jest A, C, D, dis, E, G, A. Czyli wypadałoby co podciągać aż o cały ton. Na przykład, jeżeli mamy dźwięk na ósmym progu, czyli dźwięk dis, to możemy go podciągnąć o pół ton do góry. Możemy robić też takie podciągnięcia typu, żeby dodać takiego, powiedzmy, jeszcze smaczku do tego, że możemy robić taki właśnie mikrobending na zasadzie taki szybki, znaczy no fast bending, nie mikro, bo mikro to byłby taki, tylko taki fast. To jest akurat, wtedy możemy prawie na każdym dźwięku go zagrać, bo on jest taki minimalny i szybko powraca do pierwotnego dźwięku, że on nie zakłóca nam za bardzo tonacji, natomiast dodaje takiego smaczku, prawda, że tam na przykład możemy... No dobra, i teraz tak, czyli mamy w głowie ten dym, dym, o właśnie, przez to, że to poleciało parę razy, to już to w głowie jest ta melodia, dym, 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 bardzo podobne do Black Sabbath, oni często używali skali pentatonicznej i skali bluesowej, podobny, fajny, podobny do Black Sabbath, i teraz mamy cały czas w głowie to, a przegraliśmy, dym, 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 ja to zagram, spróbuję zagrać jeszcze raz z podkładem, żebyście... Thank you.
bardzo fajowo to tak zabrzmiało też, nie? Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No niektóre, niektóre motywy oczywiście czasem są takie, nie te, które nam, nam zależy, ale bardzo ważne jest to frazowanie, czyli też takie zostawienie też motywu czasem. Czyli pozostawianie krótkich przerw. Solówki, no nie tyle chodzi o, o solówki z bendingiem, ale po prostu solówki mają wyglądać w ten sposób, że nie, nie ciśniemy zawsze. Uwaga, będzie koniec. I koniec solówki. Nie. Solówki właśnie przede wszystkim mają wyglądać tak, że są frazowane, czyli że mają krótkie historyjki opowiedziane są w danych frazach podkładu, prawda? To jest bardzo istotne, żebyśmy w ten sposób to tworzyli. No, bending jest o tyle wymagający, że właśnie trzeba wiedzieć, na których to progach naciskać i wydobywać ten bending. Oczywiście bardzo też fajnie brzmi bending plus flageolet, czyli na przykład jeżeli mamy... żeby ten bending był też z flageoletem, bo on po prostu powoduje, że mamy tam dźwięk dużo wyższy harmonicznie. Ale o flageoletach będę mówił na osobnej lekcji. Mam nadzieję, że w miarę to jest jasne. No tutaj bardziej spróbowałem pokazać, żeby dużo bendingów używać podczas grania solówki. Oczywiście to też nie chodzi o to, żeby grać same bendingi, bo to nie w tym sens jest. Nie dałem rady poza tym grać samych bendingów, bo to by troszeczkę było też dziwne, no nie, żeby cały czas... Tutaj się nie dało grać tylko bendingu, tylko to jest na pieprzonka i gdzieś bending, który kończy frazę w jakiś sposób. O, bardzo ładne zakończenie na dźwięku tonicznym. Zarąbiście. Myślę, że dla wszystkich to jest jasne i myślę, że po prostu będziecie też cisnąć. Bardzo Was proszę, obejrzyjcie filmik od A do Z i powtórzcie jeszcze raz najlepiej, żeby wszystkie te niuanse wyłapać. Bardzo fajnie też spróbować obadać podczas tej improwizacji pierwszej, którą robiłem, po prostu te różne melodyjki, które tworzyłem. Ale myślę, że będą jeszcze osobne filmiki, w których będę pokazywał pojedyncze takie różne bajery, takie do bendingu i takie wskazówki, jak to grać. Także dobra, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach.